Zawsze chciałem mieć brata bliźniaka, ale niestety los nie obdarzył mnie takim marzeniem. Lecz dzisiaj Among Us postanowił stworzyć tryb, który nazywa się Twins i właśnie w takim możecie mieć, kurczę, swojego bliźniaka. Patrzcie, tu bliźniak, tam bliźniak, wszędzie bliźniaki. No nie, ale tylko ten był dość nieprzyjazny, ale co tam. No i co? Dzisiaj to jest kolejny trybik serii Kosmiczne Skwarki. Właśnie tak i mam nadzieję, że odcineczek będzie się dziwał wam podobał. No to było głupie zaczęcie. Cięcie! Siemanko ziomeczki, z tej strony Madar. Dzisiaj jest kolejny odcinek najwspanialszej serii naszej, czyli z Kosmicznych Skwarków, którą... No, chyba wam się podoba, co nie? Dajcie znać w komentarzu, jak też. Ale dobra, dalej lecimy. Która się chyba wam podoba? I dzisiaj zagramy sobie w tryb Twins, w którym mam swojego takiego bliźniaka. Tak, każdy ma bliźniaka. I kurczę, po prostu, no, patrzcie, nie macie brata bliźniaka, możecie mieć go w Amongu. Czyż to nie wspaniałe? Ja też tak uważam. Ale co, tam nie każdy już temu trybowi czekać i lećmy już do niego. No popatrzcie, czy to nie jest piękne? Lecę sobie z moim... O nie... Dobra, przegrali mnie. Nie, co to jest? To reaktor? Okej, miałem takie piękne zakończenie, tylko kurczę, mój brat Venenebeo się ruszył. Ale nie bójcie się, tutaj jest nas akurat czwórka, kurczę. Jeszcze mamy tutaj młodszych, takie... Wiecie, takie słodziaki, chodzą z babami. Okej, tacyr się ma. Liczymy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i takie sprawy. Kurczę, głupio, że jest taka widoczność, bo nie mam jak do tego pokazać. Teraz tak jakbym grał w normalnego Amonga. O! Widziałem cię, Venenebeo! Jest! Patrzcie, czy to nie jest piękne? Po prostu, kurczę, nie ma nic ważniejszego niż stanie sobie ze swoim sobowtórem na kamerach. Tacyr, idź stąd. Wędrował ktoś i teraz sprawdzać trzeba, kto był. Kto stąd wyjdzie. Czerwony by znów wyszedł. Kurczę, mam takiego teraz mindfucka, bo nie wiem, czy to jest ten sam czerwony, czy to jest inny czerwony i to jest właśnie takie chore trochę. Okej, robimy sobie światełka. Nie będę cię odstępował nawet na krok, żeby ci się nic nie stało. Jestem taki troskliwy. Dobra, żartowałem. Dam ci trochę swobody. Zobaczymy. O nie! Brat! Ej, a w sumie to mogą być siostry, a nie dyskryminuję oczywiście. Nie, no dobra, ja wam pominę tą naradę i za chwilę będziemy się widzieć po krótkiej przerwie. Nie wiecie, co się stało. Stała się rzecz wręcz straszna. Ktoś kiknął, czy tam zbanował mojego sobowtóra, ale ja tego tak nie zostawię. Teraz odpalił się we mnie tryb detektywistyczny. Tak, właśnie, detektywistyczny tryb się we mnie odpalił. I teraz dostrzegam każdy... Nie wierzę. Dobrze, że nie zdążyłem jeszcze do końca odpalić mojego trybu, bo tak to bym już odkrył już gołym okiem, tylko światła były zgaszone. Ale co tam? Lećmy już do kolejnego... ja cię... Ale się mylę! Nie wiem, co ja ze sobą robię. Dobra, bez zbędnego przedłużania, lećmy już do następnej rundki. W końcu! Jestem impostorem, kurczę. Co z tego, że na 5 osób? Ale jestem. Nie, no dobra, teraz to musi być spektakularne, tutaj flami i dzisiaj musicie mnie za coś pochwalić. Już nie gram na tym dziwnym języku, gram już na hiszpańskim, tak, na hiszpańskim, a hiszpański to profesjonalny język dla profesjonalnego impostora. Zbejtujemy, o nie! Dobra. Damy sobie, nie wiem, elektryka jest drnu, dajmy sobie reaktor. Pam, 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 pam. No chodźcie, gdzie jesteście, ziomale? No
zrobię im to, już nie będzie. Super, o nie, flam jakiś. Udam, że ktoś by chciał tu zamknąć i bum szakalaka. O, ale jeszcze zarąbiście, nie widać tego. Ej, co? Co? Czy wy to widzieliście? Nie wierzę. Jakim cudem to przenikło na drugą stronę? Dlaczego są... Dlaczego były trzy sobowtóry? Okej, zobaczymy, który. Uj. Teraz nie będę tego pominął, bo to jest zbyt ten, ale tak w ogóle na poprzedniej naradzie, gdy wam to pominąłem, miałem taki problem, że ja nie wiedziałem, który ja byłem, bo serio to nie oznacza w ogóle na tym. Jak nie jesteś impostorem, to masz problem w ogóle ze znalezieniem się. No i chill, nie czekaj, nie wiem, wali go czy nie? Oby nie w sumie. Taka solidarność. Nie! Oni teraz już wiedzą, że to ja, więc muszę szybko kill na nich zrobić. Szybko communications. Nawet taski nie wiedzą, no chodź tu. Siema. Patrzę na to. Gdzie oni są? No, no dawaj, no. Czekaj, ja muszę to zrobić. Chcę coś pokazać. Pana to. Patrz się! Napatrz oczy! Siemano! Za to, że wywaliliście, kurczę, mojego sobowtóra, z którym się związałem, teraz czeka was osobita kara. Nie będzie już tak. Teraz ten typa takiego mindfucka. Wiesz co? Siema, patrzcie tu. No siema, typy, siema, siema. Chodźcie ze mną, zatańczmy czas u jak bugi. Gdzie oni idą? Idą serio naprawić komsy? Ej, w sumie? Ja też teraz nie wiem, gdzie oni są. To jest dla mnie w sumie też utrudnienie. Smutno mi się ciebie robi. Najchętniej bym ci pozwolił wygrać, ale wiesz. Nie no, chodź tu. No chłopaki, no co wy robicie? No chodź zanacz taniec, uga bugi wokół dziury. Halima kabinka, uga buga. Jeszcze nie chcesz się bawić, więc idź tu, idź pan. Ja chciałem ci dać litość, okazać ci litość. A to co zrobiłeś, nic nie chciałeś zrobić. Więc wiesz co, ja takich, co się nie umiem bawić, tak, kurczę, nie przyjmuję w swojej, kurczę, załodze, no. Nie no, dobra, żartuję. W sumie teraz nie wiem, czy nagrywać jeszcze jedną rankę, więc zobaczę jeszcze. Możliwe, że zobaczymy się na następnej arence, a możliwe, że... a możliwe, że po prostu już niestety nie. Więc co? Widzimy albo nie widzimy się za chwilę. To będzie taka mystery zagadka. Ej, w sumie powiedziałem to chyba... A, to znaczy to samo. Dobra, co tam? No a więc to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo musiałem po prostu to skończyć, bo wiecie, co za dużo, to niezdrowa. Filmik już trwa parę minut. Normalnie tak mnie już wszystko boli od tego nagrywania, że aż mnie łupie w karku. O ja cię, co to jest? To nagrywanie mnie wykańcza. Ale jeżeli dotarłeś do tego momentu, to jesteś po prostu chillerka widzem, chillerka spoko widzem. No właśnie, no i co, zachęcam cię oczywiście do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, chociaż bardziej zachęcam do tego drugiego, łapka w górę może być łapką, ale wiecie, subskrypcja to subskrypcja, oczywiście, kurczę, wtedy to mi mózg zaczyna pracować, kurczę, nie bolą mnie już po prostu plecy nawet od nagrywania, więc wspomóżcie mnie. Nie no, żartuję. No co, ja już się z wami żegnam i cześć.